Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Happy Wheels. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc na pierwszy rzut oka, na pierwszy strzał w dzisiejszym odcinku znowu nie było Happy Wheelsów prawie miesiąc, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Pierwszy rzut oka na mapki, które zostały nazwane czy stworzone na moją cześć. I są dwie nowe mapki. Kolejna od FNAF-a. Kolejna od Happy Debila, której się trochę boję, bo no, ta nazwa boję się, że odnosi się do mnie. Ale rowerowy level i pogo jumpowy. FNAF mówiłem w poprzednim odcinku, po tym jak zagrałem w tą mapkę, że chcę zagrać w pogomanową mapkę i taką zrobił. A rowerowy level ma naprawdę bardzo dobre tutaj oceny, zresztą pogo jump też, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, róbcie mapki, ja będę je na pewno sprawdzał, więc zaczynajmy. Dobra, tak więc zaczynajmy. Siemo Manojek, tak jak chciałeś, to jest mapka pogo jump. Postarałem się, aby mapa nie była aż tak trudna. Level może być trochę długi. Na pierwszy ogień, skakanie nad kolcami, level testowany, da się przejść. Okej, zobaczymy. Jak nie będę mógł przejść, to po prostu go nie przejdę. Dobra, skakanie nad kolcami, już widzę, że przegrałem. Tak jest. Bardzo dawno nie grałem w Happy Wheelsy. No tak jak tyle, ile odcinka nie było, czyli około miesiąca nie grałem w Happy... Stój. Dobra, to raczej problemu z tym mieć już nie powinniśmy. A... Tak jak mówiłem, dawno nie grałem. Dobra, próbujemy kolejny już raz. Czekajcie, jak to zrobić, żeby skoczyć jak najdalej? O, tutaj. Zrobiłem to z kontrolem. Może skok z kontrolem to nie jest najgorszy pomysł. Raczej nie, boję się, że nawet za daleko poleciałem. Nie, spoko. Tutaj spadniemy po prostu. Jesteśmy. I co będzie o Jezus, tego się nie spodziewałem, że myślałem, że to jest po prostu namalowane. A czapeczka mi spadła, myślę, że bez czapeczki uda się przejść. Udało się, tak? FNAF, masz rację, udało się. Drugi level, skakanie po budynkach. Czy skakanie po budynkach może być trudne? Raczej nie, chyba że wpadniesz tutaj. Ja pierniczę. Dobra, uwaga, nie mogę wskoczyć pod górę. Doszedłem, wróciłem do tego poziomu i nie mogę wskoczyć na górę, bo cały czas się ześlizguję. Jak to rozwiązać? Halo? Co mam zrobić? Dobra, czy teraz mi się uda? Nienawidzę tego, po prostu tego nienawidzę. Pum! Dobra, tutaj... O, myślę, że jak stąd wyskoczymy na tyle daleko... Dobra, po prostu wstań i się połóż w tą stronę. Dobra, drugi level, skakanie po budynkach. Tutaj już muszę troszkę się uspokoić. I patrzeć na... Troszkę po prostu krótsze skoki robić. Żeby nie lecieć tak daleko, żeby potencjalnie nie wpaść pomiędzy budynki. Co jest prawdopodobne, bo już to testowałem. Czy to był ten budynek, pomiędzy który wpadłem? Prawdopodobnie tak. Ja pierniczę. Skakanie po budynkach nie wydaje się zbyt ciężkie, ale no troszkę jest, bo... Wiecie, no skoczycie troszkę za słabo. Bądź za mocno, tak jak na przykład teraz. No i o, ale fart. Znowu za mocno chyba, nie? Widzicie, no to nie jest wcale takie łatwe. Czemu samo mi skoczyło? Ja pierdolę! O! Dobra, FNAF, dziękuję bardzo za mapkę. Super na pewno była, bardzo mi się podobała. Troszkę mnie wkurzyła. To jest o to, co chodzi chyba w Happy Wheelsach. Po to w to gramy, żeby się wkurzać na te mapki. Ale no ja już nie mam siły. Gram w to 15 minut, doszedłem do nawet nie wiem, czy do połowy domków. Po prostu mam już dość, więc przejdę do następnej mapki. Ale dziękuję i kontynuuj dalej tworzenie mapek. Na pewno są fajne. Okej, tak więc kolejnym levelem dla mnie stworzonym był Manojek Rowerowy Level, więc spróbujmy. Manojek Rowerowy Level. Siema Manojek, to jest mapka zrobiona przez Happy Debil. Jeśli chcesz więcej map, to powiedz w odcinku. Dobrze, oczywiście. Ja to zawsze chcę więcej mapek. Zobaczymy, na czym tutaj ta mapka polega. Czy tylko... Chociaż no, to coraz wyższe te stepy. Aha, to już tyle. Ty, ale tutaj jak wjechać? Czekajcie, czy tutaj można skakać? Nie. Nawet nie wiedziałem, że tu można takie rzeczy robić na tym rowerku. I o co chodzi? Co ja mam tutaj zrobić? Przepraszam.
Wydaje mi się, że powinienem... Nie wiem, tak jakby... Halo, stop! Tyłem podskoczyć. Podnieść przednie koło? No nie wiem, kurde, no na pewno chyba da się jakoś tam wjechać, nie? Na pewno chyba. No ale to od razu mnie do tyłu rzuca. Aha, jeszcze raz. Dobra, to jest moje ostatnie podejście do tej mapki też, no. Weźcie, dajcie mi trochę forów w tych mapkach, co? Ja powiedziałem, faktycznie chyba powiedziałem, że tamta mapka była zbyt łatwa, ale ta jest już mega trudna. Jak tu się... Co się stało z moją nogą? Na jakiej podstawie w ogóle? O co chodzi? Tak, wykop swoją nogę. I teraz w ogóle już nie mogę opanować tego roweru. Mam dość. Koniec tej mapki, więc... Happy Debil. Bardzo fajna mapka. Jeżeli to się da przejść... A myślę, że da się przejść, bo dużo osób w tą mapkę grało i dużo osób dobrą ocenę zostawiło. Chyba dużo osób. A może tylko ty sobie zostawiłeś dobrą ocenę. Jeżeli to się da przejść, to naprawdę wow. Ja nie potrafię, mam dość. Nie będę dalej próbował, bo po prostu nie o to chodzi w tych grach, żeby się męczyć nie wiadomo ile. Bardzo fajna mapka i zachęcam was jeszcze raz do robienia mapek. I oczywiście Happy Debil zrób, jeżeli masz ochotę, możesz zrobić kolejną mapkę. Tylko proszę, żeby była troszkę prostsza. Bo to jest za trudne dla mnie. Przechodzimy do kolejnych mapek. Okej, teraz przechodzimy do mapek po prostu, takich jak zawsze. Czyli najlepiej ocenianych mapek w tygodniu. Rope Swing. Dobra, tu widzę tą, więc muszę ją złapać. I co, rzucić? Tak. I co teraz? O Jezus. To było fajne. Help me. Sam muszę sobie pomóc. No nie, dobra. Troszkę za wcześnie. Rzut. Lecimy. Dobra, łapiemy się tutaj. Uważamy. W sumie, no właśnie, mogę dopiero tutaj puścić. Uuu, ale fart. Ej, to jest naprawdę bardzo fajne. Puszczamy się tutaj, tak jest. Spadamy. Tutaj co? O, co? Tutaj już wiemy, co robić. Tutaj też. O nie, zrąbałem. Poleciałem znowu, czyli muszę gdzieś tak... W połowie się tego puścić. Dobra, teraz pięknie poszło. Teraz tutaj się puszczam. Zlatuję. O kurde, co tu trzeba zrobić? Don't grab. Okej, złapałem tego. Się puszczę, złapię tego. Dobra, jestem tutaj. Muszę gdzieś tam spaść. Dobra, spadam. Tutaj spadłem, tutaj spadam. Czy to już będzie końcówka? Tak, to już jest końcówka. Ej, super, to był chyba jeden z najfajniejszych rope swingów, jakie kiedykolwiek grałem. Naprawdę, Happy Wheels idzie w dobrą stronę, ale chociaż nie. Ale to temat na późniejszą rozmowę. Przechodźmy dalej. Kolejna mapka nazywa się Clicking Swing i z tego co mapka nazwa mówi, będziemy klikać, tak? Czyli, o Jezus, co się stało? Aha, tu jest swing, dobra, czyli jeszcze raz trzeba. Tutaj za moją twarzą jest taki facet i ludzik i teraz zaczynamy... I musimy go wypuścić. Uj, Jezu, było blisko. Musimy go wypuścić tak, żeby wpadł tutaj. No to jest dość, myślę, że straightforward. Za późno. Teraz się uda, patrzcie. Było blisko. Teraz musi się udać. Za słabo. Raz, dwa, trzy. Wow! Udało się. Widzicie? Policzyłem sobie do trzech i puściłem, czyli nic trudnego. Przechodzimy dalej. Kolejna mapka to Spikefall. Welcome to Spikefall Part 1. Don't go down here. A spróbuję tutaj pójść. Czy co, wygram? Aha, dobra. Czyli nie wygram. Nie próbujcie tamtędy iść. Dobra. Spróbujemy. No zazwyczaj to tutaj się opłaca iść tak bardzo, być przy tym. A tutaj się nie opłaca, więc tu trzeba troszkę bardziej wylecieć, tylko teraz chyba troszkę za mocno. Chociaż. O, to był... Takie jest, kurde, powiem wam. O, tyle. Tyle wygram dzięki temu. Nie. Nie wygram. To jest trudne. Teraz? Patrz. O! Jest! Udało się. Dobra. Pięknie. Przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka nazywa się Baby Basketball. A tip. Press shift to eject baby and try making a hop. Okej, czyli... O co? Shift. I to już? Ej, czekajcie. Bo to jest taka koszykówka, nie? A, czyli shiftem się wyrzuca dziecko, patrzcie. Ej, to jest najlepsza mapka, patrzcie, shift.
Dobra, trochę za wcześniej, ale gdyby na przykład... No nie, troszkę... Ale no trafiłem, ale od dołu, to tak nie powinno być. Nie, do tyłu to ty nie leć lepiej. Dobra, źle, ale no... Teraz. A czemu ty ją rękami Aha, trafiłem? O Jezu, zaraz, przerzuciłem. Halo, mamo, ty nie eject... Aha, bo ja Z naciskam chyba zamiast shifta, nie? Shift to tylko, żeby ona... Dobra, teraz już wiem, patrz. Shift... Troszkę za słabo. O Jezus, teraz... Spacja shift. Spacja shift. Uuu, no i to było piękne, dobra. Przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka nazywa się Pass the Barrier. Click to unlock. O nie, Raid 5, to ja nie chcę. Just get past this. Ok, czyli musimy przejść przez tą barierę tutaj, żeby wygrać. Czyli musimy spaść tam na dół. Spróbujemy to zrobić. O! Easy. Easy, po prostu easy. Widzicie? Z najlepiej ocenionymi mapkami radzę sobie doskonale, a z mapkami, które zrobiliście wy, nie radzę sobie w ogóle. Magia. Przechodzimy do kolejnej mapki. Kolejna mapka to Jetpack... jak to się nazywa? Jetpack Run, hold spacebar. I ja nigdy czegoś takiego podobnego do tego nie widziałem. Patrzcie, to jest taki... To jest, jak to się nazywa? Taki jet... Znaczy... Spikefall? Tylko, że z jetpackiem. To jest coś nowego w Happy Wheelsach. Znaczy, nowe, ja to przynajmniej widzę. Pierwszy raz, dobra. No było dobrze. Było już naprawdę dobrze. Tutaj trzeba mieć taką technikę. No kurde, znowu się zahaczyłem, leciutko. Ale to już jest naprawdę coś takiego nowego, nie? Refreshing, coś takiego refreshującego prawie. Kurde, to jest naprawdę ciężkie. Bo musicie lecieć troszkę szybciej niż wam głowa to podpowiada. No czemu? Dobra, ale byłem już dalej. Byłem dalej niż bliżej. Tutaj będzie spadać to wszystko. Udało się. Pięknie. Dobra, kolejna i ostatnia już zarazem mapka Battle Run by HWG. Dobra, spróbujemy Battle Run. O Jezus, dobra, już widzę, że mi nie wyjdzie. Wybrałem Battle Runa, bo ja bardzo Battle Runy lubię i właśnie zawsze tutaj staram się być quality w nich, ale znowu nie jestem... Przykro mi. Ten się wydaje być naprawdę bardzo długi, co mi się bardzo spodobało, bo zazwyczaj Battle Runy ostatnio są bardzo, bardzo krótkie. Udało. Nie, no jak, nie udało się? Spróbujemy jeszcze raz. Tam. O Jezus. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Teraz coś czuję, że się uda. Niestety nasze dzieciaczek tam tutaj Katiusze przeżywa. Katiusze. Dobra, teraz pięknie. I Olimpik nawet jest. Widzicie, byliśmy na olimpiadzie. Dobra, to już by było na tyle. Tak więc to już by było na tyle. Ja wam jeszcze raz dziękuję za wasze mapki. I co do Happy Wheels, bo ostatnio jakoś odechciało mi się grać w Happy Wheels z dwóch powodów. Po prostu w dużo to kiedyś grałem, mapki są praktycznie takie same i ostatnio większość mapek, jak zobaczycie sobie na top rating, to są naked glitch, co jest bardzo głupie, bo ludzie, nie wiem, chcą zobaczyć nagie piksele, które i tak nie zobaczą ich, bo ludzie tworzą mapki z kobietą i piszą w nich, że jak ocenicie to na 5, to zobaczycie nagą kobietę, zamiast ona po prostu ściągnie ubrania. No i niestety bardzo dużo ludzi to robi i... Nie ma tam żadnej nagiej dziewczyny. No i to trochę niszczy community Happy Wheels. Jest ostatnio bardzo dużo mapek pod względem Happy Wheels umarło i tak dalej, zwłaszcza, że ostatnio bardzo dużo ludzi zaczęło grać w 3D Happy Wheels, ja też. I tam bawię się troszkę lepiej niż teraz w Happy Wheels. Pamiętam pierwszy raz, jak grałem te pierwsze moje odcinki, bawiłem się naprawdę świetnie. Teraz troszkę mniej, ale będę to nagrywał od czasu do czasu, zobaczymy, może wróci mi ochota do grania. Ale wiem, że dużo z was na to czekało, więc... Proszę was bardzo, ja dzisiaj akurat bawiłem się naprawdę fajnie, poza tymi pierwszymi levelami od was, bo były naprawdę bardzo trudne i, znaczy nie były pewnie trudne, ale lamiłem, bo dawno nie grałem. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!